Siemano, z tej strony Blow i witam was w kolejnym odcinku Mountain Survival. Tak, nareszcie, muszę was bardzo przeprosić, że tych odcinków nie pojawiało się tak zbyt często, ale teraz biorę się za tą serię i postaram się ją całą skończyć, bo tak naprawdę gdybym wziął się za tą serię tak porządnie, to ta seria już byłaby skończona i mógłbym zająć się tak bardziej innymi seriami, na przykład Herobrine'em, który będzie najprawdopodobniej po tym odcinku, z tego powodu, że już do Marasa pisałem i on już przygotowuje paczkę na 1.6. I proszę mi nie pisać, że Maras jest murzynem, bo ostatnio bardzo dużo takich komentarzy się pojawiło i jest mi bardzo smutno. Ale dobra, w tym odcinku wybudujemy magazyn, tak naprawdę już go zbudowałem. Cała budowa potrwała mi 20, 30, 40 minut. Wszystko będziecie widzieć w przyspieszonym tempie i ogólnie nie obyło się oczywiście jak to u mnie bez faili, za co was muszę przeprosić również. I największy problem pojawił się u mnie ze schodkami. Naprawdę, nie wiem czy wy też macie taki problem, ale ja mam ogromny problem ze schodkami, a raczej ich stawianiem, czy to no po prostu chodzi o kierunek, że na przykład chcę na dół schodki, a są u góry i tak dalej, ale to pewnie zobaczycie. I ogólnie, korzystając z okazji, że jest to przyspieszone tempo i tak dalej, chciałbym poruszyć jeden temat, a mianowicie udawanie. Dokładnie tak. Ponieważ jakoś tak tydzień temu pojawił się u mnie odcinek taki horrorowy z Minecrafta i tam graliśmy w tej piwnicy, tak że schodziliśmy piwnicą i tak dalej, i tak dalej. I były komentarze, tak naprawdę 10-20 komentarzy, jednak chciałbym się do nich odnieść, że udawałem i tak dalej, i tak dalej. I tutaj się nie zgodzę, z tego powodu, że po prostu wyszedłem z takiej inicjatywy, zresztą jak zawsze, gdy gram w Herobrine i tak dalej, że jeżeli będzie strasznie, to fajnie, jeżeli nie będzie strasznie, to też fajnie, nie będę jakoś, wiecie, tak nagminnie, że o, będę tutaj się bał i tak dalej, po prostu, tak jak jest, tak będzie. No i było strasznie, były 2-3 momenty, w których się bałem, no i pojawiły się komentarze, Blow, udajesz, i szczerze tutaj jedyne moje pytanie, po co? Po co, no kurczę, po co? I tutaj, przy tych komentarzach nasunęła mi się taka myśl, że moglibyśmy zrobić coś takiego jak u PewDiePie'a. Prawda, nie wiem czy to jest możliwe, będę musiał poczytać i tak dalej, jednak to jest do was pytanie, czy chcecie takie coś. A mianowicie, żeby w Herobrine'ie dodawać takie coś jak sensor. Tak, bo PewDiePie, jeżeli nie znacie, ale pewnie znacie, jest jednym chyba z najbardziej subskrybowanym youtuberem na świecie. I w niektórych odcinkach chyba Amnezji miał takie coś jak sensor serca czy coś. I jeżeli po prostu się bał, to ten sensor był wyższy i tak dalej, więc zwyczajnie nie mógł udawać i nikt mu nie mógł takich komentarzy pisać. I napiszcie, czy takie coś może być. Jeżeli będzie wam się to podobało, to postaram się to ogarnąć. Jednak też nie obiecuję, bo myślę, że to jest bardzo ciężkie w realizacji, ale jeżeli się chce, to wszystko można, co nie? Więc napiszcie, co wy na to. I ogólnie też były komentarze, że o, Bluetooth bez chęci, ty nagrywałeś to na siłę i tak dalej. Tutaj też się nie zgodzę, bo w ten sam dzień miałem nagrać, wrzucić odcinek Hide and Seeka, ale nie wrzuciłem, bo aż tak mi się po prostu spodobał ten odcinek horroru, że postanowiłem go wrzucić zamiast Hide and Seeka, a Hide and Seeka przesunąć o 1-2 dni i tyle. Więc mam nadzieję, że wyjaśniłem. Horrorów będzie więcej, Herobrine'a też będzie więcej. I też chciałem wam podziękować za wszystkie komentarze. Te bardzo, bardzo pozytywne, na przykład tutaj jeden komentarz powinniście widzieć. To naprawdę miłe i naprawdę tak masakrycznie motywujące, że nawet sobie nie wyobrażacie jak bardzo. Więc dziękuję po prostu, że jesteście, bo jest już was aż 600 tysięcy. Wiem, że większość to jest tak naprawdę puste subskrypcje, które już mnie nie oglądają i tak dalej. Ale i tak to jest bardzo miłe, że komuś się podoba to, co robię na tym YouTubie i że tworzymy fajną społeczność, więc za to wam też dziękuję. I ogólnie jeszcze taki temat chciałem poruszyć, Oculus. Nie wiem, czy wiecie, ale Oculus to są takie fajne okulary, które po prostu pozwalają nam się wcielić, jakbyśmy byli w grze. Bardzo mi się to spodobało, nie wiem co o tym myślicie. Widziałem to ostatnio na Gamescomie, to znaczy nie używałem, ale bardzo bym chciał, ale widziałem relacje z Gamescomu i słyszałem, że to jest bardzo, bardzo fajne. I w ogóle PewDiePie właśnie ma te okulary i grał w Slendera i fajnie mu to wyszło, więc też fajnie. I chyba tyle w tym odcinku. Taki króciutki, chciałem poruszyć w ogóle kilka tematów. W następnym odcinku będzie Herobrine, sorry w ogóle za moją gestykulację, ale jak mówię, lubię po prostu tak pokazywać, więc przepraszam was za to. I chyba ostatnie pytanie, bo właśnie mam 600 tysięcy widzów, ostatnio wybiłem, za co wam bardzo dziękuję. I pytanie jest takie, czy chcecie konkurs, a raczej losowanie i jakie chcecie nagrody? Myślałem o 10 gift codach, o 3 grach jakichś tam randomowych z jakiegoś sklepu, o moim fotelu, to znaczy nie moim, ale tym samym, o jakichś tam konsolach i tak dalej. Napiszcie, co o tym myślicie.
Myślę, że to będzie okej. I w ogóle, czy chcecie taki konkurs? Też myślę, że to będzie fajne. No. Więc jeszcze, jeśli mamy czas, to tak na koniec chciałbym was przestrzec, żebyście uważali na komentarze na YouTube, bo ostatnio jest plaga podszywających się osób, na przykład pode mnie, pod Remka, pod Mandzia, pod Deltiego i tak dalej, więc zwracajcie na to uwagę, bo ostatnio jakiś gościu posłużył się na przykład mną, reklamując swój filmik, mianowicie tam wstawiał link do filmiku i pisał: no patrzcie, jaki fajny gość, zasubskrybowałem go, wy też zasubskrybujecie. I to pod moim filmem, i ogólnie gość chyba nabił sobie 500 subskrypcji tym sposobem. Więc cwany, ale jakoś to ogarnąłem, napisałem do niego, postraszyłem go i o dziwo już nie było tych komentarzy. Tak, i to tyle. Dzięki wam za wszystko i ogólnie za 8000 łapek pod ostatnim odcinkiem Top 10. Wow. O, coś mi strzykło w palcu. Dobra, więc to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to kliknijcie łapkę w górę i tyle. Aha, jeszcze co do budowy, bo na tym się nie skupiłem. Będę jeszcze tam dodawał tabliczki, więc spokojnie, to już sobie sam ogarnę, może na live'ie, więc spokojnie. No, więc tyle, trzymajcie się i pa, pa, słodziaki. Widzimy się w kolejnych odcinkach.